Akcja filmu rozpoczyna się w La Grange w stanie Ohio, gdzie poznajemy głównego bohatera, Curtisa LaForge. Ma on właśnie apokaliptyczny sen, w którym widzi ulewę zrobioną z oleju silnikowego. Po przebudzeniu okazuje się, że jest słoneczny dzień. Curtis mieszka z żoną Samantą i ich głuchoniemą córką Hanna. Samantha jest gospodynią domową, która większość czasu spędza na opiece nad córką. Dochody rodziny pochodzą od Curtisa, który pracuje za firmy budowlanej. Pewnego dnia pracuje na placu budowy, kiedy zaczyna padać deszcz, co powoduje, że jego praca nie jest wykonywana. W rezultacie odwiedza bar z kolegami i cieszy się piwem. Tymczasem w domu Samantha i Anna przyglądają się ulewie na zewnątrz i uczą się, jak przeliterować kilka słów w języku migowym. Później Curtis jedzie poducić swojego współpracownika, Devarta, do domu. W samochodzie rozmawiają o swoim życiu, a Duart wierzy, że Curtis ma wspaniałe życie. Jednak ten ostatni ujawnia, że sprawy nie są tak piękne, jak się zawsze wydawało. Po przybyciu do domu Curtis sprawdza swoją niemą córkę, gdy jego żona nagle przytula go od tyłu. Mówi mu, że Hanna nadal nie jest w stanie nawiązać kontaktu z innymi dziećmi. On jednak prosi ją, by się nie martwiła, zapewniając, że z czasem wszystko będzie dobrze. Następnego dnia, gdy Curtis sprząta śmieci, na niebie pojawia się silna burza. Wkrótce potem piorun uderza w ziemię, co niepokoi jego psa, Reda. Pies zrywa się z łańcucha i szarżuje w kierunku Curtisa, gryząc go w prawe ramię. W tym momencie budzi się w łóżku, odkrywając, że był to kolejny zły sen. Później, podczas śniadania, martwi się o swoją córkę, która bawi się z Redem, więc zabiera ją od niego. Kiedy Samantha próbuje interweniować, rzuca się na nią i wychodzi bez zjedzenia śniadania. Nawet w pracy Curtis wydaje się być rozkojarzony, ponieważ ciągle patrzy na swoje prawe ramię. Podczas pracy na budowie widzi na niebie rój czarnych ptaków. Pyta o to swojego współpracownika, ale ten nic nie zauważa. Tego popołudnia Curtis i jego żona uczestniczą w spotkaniu szkolnym swojej córki, gdzie zostają poinformowani o języku migowym, którego mogą używać ze swoimi dziećmi. Później tej nocy Curtis doświadcza kolejnego złego snu, tym razem on i jego córka mają wypadek samochodowy z powodu silnych opadów deszczu. Budzi się z oszołomienia i widzi kilku mężczyzn na zewnątrz, próbujących włamać się do ich samochodu. Wkrótce potem jeden z nich zabiera jego córkę, a drugi dusi go od tyłu. Curtis nagle wyrywa się ze snu zlany zimnym potem, łapczywie łapiąc powietrze. Te powracające sny sprawiają, że jest bardzo niespokojny i przygnębiony, co widać na jego twarzy. Samantha również to zauważa i pyta, czy jest chory, ale zapewnia ją, że nic mu nie jest. Następnie jego żona i córka opuszczają dom, aby wziąć udział w targach szkolnych, podczas gdy on zostaje w domu. Ponieważ jest to jego dzień wolny, przystępuje do budowy ogrodzenia na ich podwórku, aby mógł tam zabezpieczyć swojego psa. Kiedy skończył, spojrzał na stertę śmieci i zastanawiał się, jak się ich pozbyć. Właśnie wtedy jego uwagę przykuwają drzwi prowadzące do piwnicy. Udaje mu się znaleźć klucz i wchodzi do środka, by coś zmierzyć. Wieczorem Samantha i Hanna wracają do domu i są zakłopotane, dlaczego ich pies jest trzymany na zewnątrz. Curtis nie daje zbyt wielu wyjaśnień, stwierdzając, że woli to w ten sposób. Później przeżywa kolejny niepokojący koszmar, pada deszcz, a jego córka wygląda przez okno. Kiedy do niej podchodzi, jest zaskoczony widokiem nieznajomego stojącego przed ich domem. Następnie cała ziemia zaczyna się trząść i wszystko lewituje, jakby dom spadał. W tym momencie budzi się w swoim łóżku i zdaje sobie sprawę, że zmoczył łóżko. Chwilę później Samantha wchodzi do pokoju, aby sprawdzić, co się z nim dzieje, ale powstrzymuje ją przed zbliżeniem się, prawdopodobnie z powodu wstydu. Po wyczyszczeniu pościeli, wraz z córką odwiedza lokalną bibliotekę, gdzie przegląda kilka książek na temat chorób psychicznych. W drodze powrotnej z jakiegoś powodu kupują kilka konserw. Gdy zapada noc, Curtis sprząta piwnicę i przechowuje przyniesioną żywność. Kiedy przez jakiś czas nie wraca do domu, jego żona zagląda przez okno i zauważa światło dochodzące z piwnicy. Przytłoczony tymi wszystkimi apokaliptycznymi wizjami i nasilającą się bezsennością, Curtis pewnego dnia udaje się do lekarza. Wyznaje, że od 4 dni ma problemy ze snem. Słysząc to, lekarz przepisuje mu łagodny środek uspokajający, a także kieruje go na konsultację z psychiatrą w Columbus. Następnie Curtis udaje się do apteki, aby kupić przepisany środek uspokajający na sen. Z drugiej strony Samantha odwiedza agencję ubezpieczeniową, aby zapytać o fundusze na operację ich córki w celu przywrócenia jej słuchu. Ku jej uciesze, firma Curtisa okazuje się być wiarygodnym ubezpieczycielem, który pokryje wszystkie koszty operacji. Następnie wraca do domu i dzieli się dobrą nowiną z mężem. Curtis jest bardzo szczęśliwy i uśmiecha się po raz pierwszy od wielu dni. Następnego ranka budzi się z wyjątkowo dobrym samopoczuciem, prawdopodobnie dzięki środkowi uspokajającemu, który zażył poprzedniej nocy. Nawet jego żona zauważa poprawę jego wyglądu. Jednak jego halucynacje utrzymują się, słyszy grzmoty podczas pracy, mimo że niebo jest czyste. To sprawia, że jest bardzo niespokojny, przez co pędzi do kosza na śmieci i wymiotuje.
Nagle opuszcza plac budowy i postanawia odwiedzić swoją matkę, której nie widział od jakiegoś czasu. Okazuje się, że jego matka, Sara, cierpi na schizofrenię paranoidalną, która ujawniła się u niej mniej więcej w tym samym wieku, co u Curtisa. Zaniepokojony, że on również może mieć to zaburzenie, pyta ją, czy ma niepokojące sny. W odpowiedzi ona mówi, że doświadcza halucynacji od nieznanych osób, które szepczą do niej. W miarę upływu dni zdrowie psychiczne Curtisa pogarsza się coraz bardziej, ponieważ stara się odróżnić swoje halucynacje od rzeczywistości. Pewnego dnia wpada na plan budowy schronu na wypadek katastrofy i oblicza pieniądze potrzebne na zakup sprzętu. Gdy zdaje sobie sprawę, że nie stać go na taką kwotę, odwiedza bank i zaciąga kredyt na remont domu, nie mówiąc o tym żonie. Zagraża także swojej pracy w budownictwie, potajemnie zabierając sprzęt z firmy, aby zbudować swój szron. Kiedy zwierza się z tego planu Dewartowi, ten jest podejrzliwy co do jego samopoczucia psychicznego, ale ostatecznie zgadza się pomóc w każdy możliwy sposób. Gdy tylko Semanfe i Hanna wyjeżdżają na szkolne targi następnego dnia, Curtis wzywa Dewarta z firmową spycharką i obaj rozpoczynają prace budowlane na podwórku. W trakcie kopania do domu wraca żona Curtisa, która jest zszokowana i, co zrozumiałe, zdenerwowana. Tej nocy między parą dochodzi do gorącej kłótni, która nasila się, gdy Semanfe dowiaduje się o pożyczce na remont domu, którą wziął, mimo że był świadomy ich trudności finansowych. Żąda wyjaśnień, ale on odchodzi, mówiąc, że nie ma nic do wyjaśnienia. Zestresowany Curtis przyjmuje większą niż zalecana dawkę środka uspokajającego. W rezultacie o północy dostaje drgawek, co wprawia Samantę w panikę. Pośpiesznie zaczyna dzwonić na pogotowie, ale on jej tego odmawia. Po powrocie do zdrowia w końcu rozmawia z żoną, ujawniając wszystko, czego doświadczał przez ostatnie kilka miesięcy. Twierdzi, że to nie tylko zwykłe sny, ale także uczucia. Jego żona słucha go, ale nadal nie może zrozumieć, co mówi. Następnego dnia Curtis i Semanfe zabierają swoje dziecko do szpitala, aby zaplanować operację wszczepienia implantu ślimakowego. Po krótkim badaniu lekarz informuje ich, że operacja odbędzie się za 6 tygodni. W kolejnych dniach Curtis staje się coraz bardziej nieobecny w pracy, ponieważ jest zajęty tworzeniem schroniska. Kiedy pewnego dnia pojawia się w pracy, jego szef wzywa go do swojego biura i wyraża niezadowolenie z jego ostatnich wyników. Udziela mu ostrzeżenia i nakazuje nadrobić stracony czas. Późnym wieczorem Curtisa odwiedza jego młodszy brat, Kyle, który dowiedział się o jego ostatnim irracjonalnym zachowaniu od żony. Pyta o jego samopoczucie, na co Curtis odpowiada, że nic mu nie jest. Po krótkiej, chłodnej rozmowie między braćmi, Curtis prosi go, aby zabrał ze sobą Reda, ponieważ nie chce już psa. Tej nocy ma kolejny niepokojący sen, w którym widzi swoją żonę stojącą przemoczoną w kuchni i wpatrującą się w niego bez słowa. Ma też obok siebie nóż, co go przeraża. Następnego dnia szef Curtisa odwiedza jego dom i widzi szron, który zrobił na podwórku. Jest również świadomy, że Curtis potajemnie używa sprzętu służbowego do osobistej pracy, więc zwalnia go i daje mu tylko 2-tygodniowe świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto mówi Curtisowi, że umieścił Dewarta na 2-tygodniowym bezpłatnym urlopie administracyjnym za naruszenie zasad firmy. Kiedy Curtis ujawnia tę wiadomość swojej żonie, ta jest tak wściekła, że policzkuje go za utratę pracy w tak ważnym momencie. Kilka dni później, widząc, że Curtis nadal kocha i troszczy się o Hanna, Semanfe nie może dłużej się złościć. Idzie z nim porozmawiać i sugeruje, aby odwołali planowaną wycieczkę na plażę, aby pokryć koszty operacji córki. Prosi go również, aby jak najszybciej znalazł inną pracę, na co on się zgadza. W następnej scenie rodzina uczestniczy w spotkaniu towarzyskim w klubie Lions, aby przywrócić poczucie normalności w ich napiętym i coraz bardziej odizolowanym życiu. Podczas wspólnego spędzania czasu, Curtis zostaje skonfrontowany przez Dewarta, który obwinia go o zawieszenie w pracy. W przypływie wściekłości uderza go na oczach wszystkich, co prowadzi do fizycznej sprzeczki między nimi. Rozwścieczony Curtis powala Dewarta na podłogę, przewraca stół i rozpętuje przerażającą tyradę słowną na wszystkich obecnych. Proroczo wykrzykuje, że nadchodzi niszczycielska burza, nalegając, aby nikt z nich nie był przygotowany. Semanfe martwi się, że jest świadkiem takiego stanu swojego męża, ale jakoś udaje jej się go uspokoić, zanim zabierze go z powrotem do domu. Tej samej północy nagły alarm alarmowy zaskakuje rodzinę, skłaniając ich do pośpiechu w nowo wybudowanym schronie. Curtis ostrożnie zakłada członkom rodziny maski antytoksyczne i czeka, aż burza minie. Następnego dnia Semanfe budzi męża i prosi go o otwarcie drzwi, twierdząc, że burza ustąpiła. Jednak Curtis ma taką obsesję na punkcie swojej teorii, że teraz boi się wyjść na zewnątrz. Mimo to udaje jej się go zachęcić i w końcu zmusić do otwarcia drzwi. Gdy wychodzą na zewnątrz, wita ich czyste, błękitne niebo bez żadnych oznak kataklizmu. Zauważają również sąsiadów sprzątających połamane gałęzie drzew i inne śmieci na podwórku, gdy ciężarówki firmy energetycznej przywracają prąd wzdłuż ulicy. Po tym wydarzeniu Curtis ma wyrzuty sumienia, że doprowadził swoją rodzinę do złudzeń, których doświadcza. Po wyrzutami sumienia, w końcu zgadza się szukać pomocy u psychiatry.
Podczas pierwszej sesji psychiatra mówi mu, że musi zerwać więzi ze schronieniem, które stworzył, aby uniknąć wyobraźni. Lekarz radzi również parze, aby kontynuowała zaplanowane coroczne wakacje na plaży. Po powrocie Curtis będzie musiał uzyskać opiekę psychiatryczną w ośrodku z dala od rodziny. Następnie scena przenosi się na plażę Myrtle, gdzie Curtis buduje zamki z piasku z Hannah, podczas gdy Samantha gotuje za nich. Podczas pobytu na plaży Hannah podpisuje słowo burza, wskazując na odległość. Gdy Samantha wychodzi z domku na plaży, zaczyna padać gęsty, oleisty deszcz, plamiąc jej wyciągniętą rękę. Ku swojemu zszokowaniu, Samantha jest również świadkiem większych chmur burzowych przechodzących nad oceanem. Przypominające tornado wodospady sięgają powierzchni oceanu, a przypływ cofa się, gdy w oddali pojawia się tsunami. W tym momencie zdaje sobie sprawę, że jej mąż miał rację przez cały ten czas. Wymieniają spojrzenia i film kończy się, gdy pospiesznie wracają do swojego schronienia. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subę i łapkę w górę. Miłego dnia.